Witam Was wszystkich. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym, dlaczego uważam, że No More Heroes jest świetną grą i każdy powinien w to zagrać, choćby na Switchu, na Wii, albo może na czymś innym, co mu sprawia radość. Niedługo podobno ma wyjść również wersja na PC-ta, na Steamie, więc wszyscy ci, którzy z Was uwielbiają przede wszystkim grać na komputerze, będą mieli okazję w to zagrać. Wiecie, w No More Heroes przyciągnęło mnie zagranie to, jaki jest główny bohater gry. Travis Touchdown, takie jest jego imię. Z początku myślałem, że będzie on naprawdę podobny do Wasza The Stampede. Jak oglądaliście kiedyś być może taką serię anime, która nazywała się Trigun, być może kojarzycie, o kogo mi chodzi. Była to postać taka dosyć głupkowata, jego interakcje ze światem skupiały się przede wszystkim na takich bardzo komediowych aspektach. Być może jeśli ktoś z Was oglądał również anime Golden Boy, to również wie, o co mi chodzi. Chodzi mi o takie postacie bardzo lekkoduszne, osoby, które nie traktują świata jakoś śmiertelnie poważnie. Poczułem mniej więcej taką samą energię płynącą od głównej postaci No More Heroes, właśnie Travisa Touchdowna. Jednak po przejściu gry dwa razy ciężko mi było powiedzieć, co tak naprawdę mnie tak bardzo przyciągnęło do tej gry. W końcu nieczęsto mi się zdarza przejść grę dwa razy. Wiecie, często mi się nawet zdarza nie kończyć gier i to jest w sumie jedna z moich wielkich wad. Natomiast tą grę przeszedłem już dwa razy i prawdopodobnie przejdę ją nawet i po raz kolejny, a to jest naprawdę dziwne, to jest gra z fabułą i to nawet bardzo, bym powiedział, skupiona na tej fabule, dlatego tym bardziej dziwi mnie fakt, dlaczego tak bardzo jestem do niej przyciągnięty. I widzicie, długo się nad tym zastanawiałem i w końcu doszedłem do wniosku. Chodzi przede wszystkim o to, że No More Heroes jest grą skupioną przede wszystkim na czymś, z czym mogę się utożsamić, a konkretnie chodzi o motywację. Motywacja to jest coś, co jest moim ulubionym aspektem życia. Znajdywanie motywacji, znajdywanie czegoś, co nas by napędziło do działania, sprawiło, że chcielibyśmy kontynuować to, co robimy dalej. Naszą pracę, nasze hobby, wszelkiego tego typu rzeczy. Do wszystkiego potrzebna jest motywacja. I co jak co, ale No More Heroes w bardzo piękny sposób przedstawia, jak różni ludzie patrzą na motywację w różny sposób, jak różne od siebie mogą być drastycznie motywacje innych ludzi, oraz przede wszystkim pokazuje naukę głównego bohatera, to jak przechodzi on, poznając przeróżnych ludzi, długą naukę, która sprawia, że ostatecznie staje się człowiekiem lepszym i który się utwierdza tylko w przekonaniu, że jego motywacja jest naprawdę słuszna. Gra jest oparta o film bardzo stary, z roku 1970, nazywający się El Topo. Być może któryś z Was miał okazję go kiedyś obejrzeć. Mianowicie chodziło w tym filmie o to, że pewien cowboy wyruszał w drogę celem pokonania trzech wybitnych rewolwerowców. I widzicie, był to dosyć, bym powiedział, smutny film, no i na dodatek bardzo chaotyczny. Przez dużą część czasu tego filmu ciężko było się zorientować właściwie, o co w nim chodzi. Natomiast sama część, kiedy pokonywał tych trzech rewolwerowców, która była jedynie początkiem tego filmu, była dosyć jasna. Otóż spotykał on kolejne osoby, które był w stanie pokonywać dzięki swojemu sprytowi, dzięki przebiegłości. No i ostatecznie udało mu się pokonać ich wszystkich. Jednakże bohater filmu El Topo miał jedną ogromną wadę, ponieważ on nie widział, nie miał właściwie żadnej motywacji dla swoich poczynań, co ostatecznie sprowadziło na niego zgubę, gdyż pod sam koniec filmu nie kończy się dla niego najlepiej jego życie. Uznaje, że nie miało ono totalnie sensu, popełnia samobójstwo i totalnie jest to bardzo dramatyczny film. Natomiast No More Heroes, które się opierało o ten film, uznałbym za totalne przeciwieństwo El Topo, ponieważ w pewnym sensie kontynuuje on wątki rozpoczęte jeszcze w tym filmie, natomiast jego zakończenie jest totalnie optymistyczne, totalnie radosne i napędzające do działania. I być może to właśnie to sprawiło, że ta gra tak bardzo mi się podoba.
Widzicie, może zacznę od tego, że No More Heroes jako gra oparta o El Topo również posiada motyw spotykania wybitnych przedstawicieli danej dziedziny, których musi pokonać nasz bohater. W El Topo było ich 3, natomiast w No More Heroes jest ich aż 10. No i oczywiście ma to sens w kontekście tego, że to jest jednak gra wideo. Pokonywanie kolejnych wyłącznie 3 zabójców, bo z tymi właśnie postaciami mamy do czynienia. Pokonywanie wyłącznie 3 zabójców byłoby dosyć słabe, natomiast bardzo dobrze się tutaj wybronili twórcy, gdyż każdy z tych 10 aż zabójców, przypominam, ma cechy, które go wyróżniają, sprawiają, że łatwo go zapamiętać. Jest to jedna z niewielu gier, gdzie wszystkich 10 nie dość, że potrafię zapamiętać, to potrafię ich zapamiętać dokładnie w takiej kolejności, w jakiej się pojawiali. Więc każdy z nich jest na swój sposób interesujący i każdy z nich wnosi coś do tej historii, pokazuje naszemu bohaterowi wręcz czym nie powinien się stać. Stanowi każdy z nich jakąś naukę dla naszego bohatera. Otóż nasz bohater już w samym intrze łamie czwartą ścianę i zdradza nam, jako odbiorcom tej gry, że chciałby stać się najlepszym na świecie. Najlepszym na świecie zabójcą. Niedawno kupił sobie na eBayu, i to nie żartuję, miecz świetlny jak w Star Warsach i postanowił zostać mordercą na zlecenie. Jest to dosyć ciekawe, trzeba przyznać, natomiast to, co mnie już tak jakby przyciągnęło do ekranu od samego początku, było jego stwierdzenie, że tak naprawdę nie ma żadnego powodu, żeby on to robił. On chce to się tym zajmować tylko i wyłącznie dlatego, że chciałby być najlepszym. Nie ma innego wyjaśnienia. I to, wbrew pozorom, jest naprawdę bardzo inspirujące, mógłbym powiedzieć. Natomiast dlaczego tak jest, o to wam opowiem, jak już przejdziemy sobie przez wszystkie postacie, jakie Travis spotyka na swojej drodze. Wtedy dopiero jego motywacja początkowa zacznie nabierać sensu i tym mocniej ona wybrzmi. Dobrze, dlatego zacznijmy od pierwszej postaci, a jest nią Death Metal. Jego motywacją jest splendor. Mieszka on w wielkiej willi, pełnej, wiecie, różnego rodzaju statu, podłogi takie czarno-białe jak w szachach, schody podwójne jak w Resident Evil pierwszym. Widać, że bardzo bogato ma wszystko urządzone. Jednakże, kiedy już Travis do niego dociera, widzimy obraz człowieka totalnie niespodziewany, ponieważ jest to człowiek, można powiedzieć tak, wizualnie zniszczony. Wygląda jak, tak naprawdę wygląda jak jakiś żul. Kompletnie nie wygląda jak ktoś, kto mógłby żyć w tego typu willi. Widzicie, bo jego motywacją nie było to, żeby właśnie jak Travis stać się najlepszym. Jego motywacją było to, żeby być ponad wszystkich. Wiecie, żyjąc w tej willi, chce on przynajmniej stworzyć pozory, że jest ponad tym, że ponad wszystkimi tymi mordercami, tymi wszystkimi ludźmi, których on tak nienawidzi, jest on lepszy od nich. Żyje w lepszych warunkach i też nawet jego broń, która jest bardzo, bym powiedział, niecodzienna, wręcz by można powiedzieć przesadzona, wskazuje tylko na to, że brzydzi się on typowymi sposobami mordu, nie wiem, jakimiś nożami czy innymi pałkami baseballowymi. Nie, on używa czegoś, co nikt normalny by nie używał. Używa czegoś, co kojarzy się raczej bardziej z wielkimi złymi, których możecie kojarzyć choćby z Final Fantasy VII. On chce być największy, wielki, wielkim człowiekiem. Jednakże spotkanie z Travisem doprowadza go do pionu, gdyż dowiaduje się, że nawet ktoś taki jak Travis, który tak naprawdę niczym się nie wyróżnia wśród innych morderców, jest to po prostu zwykły miłośnik gier komputerowych, noszący głupie okulary oraz noszący czerwoną kurtkę skórzaną. Jest to zwykły ziomek, który bez najmniejszego trudu go pokonał. I Death Metal uczy się w swojej śmierci tego, że tak naprawdę przez cały ten czas nie był ponad nikim. Był tak samo zwykłym mordercą jak inni. I to właśnie sprowadziło na niego zgubę. Następną osobą, którą Travis spotyka na swojej drodze, jest zabójca numer 9, dr Peace. No, motywacją doktora Peace'a jest natomiast brak innego celu w życiu. Został on mordercą już bardzo dawno, jest właściwie najstarszą postacią, jaką spotykamy w grze. Tak, chyba najstarszą. I
Na początku dowiadujemy się, że nie ma on najlepszych, a właściwie ma on okropne relacje ze swoją rodziną. Jego córka nie chce go znać, jego żona rozwiodła się z nim już dawno. Właściwie nie ma on nikogo bliskiego. I dla niego zabójstwo, mordowanie ludzi jest tak naprawdę jedyną słuszną już pozostałością tego, co mógłby, czym mógłby zajmować się w życiu. Jedyną rzeczą, która daje mu jakąkolwiek, wiecie, radość, jakieś poczucie spełnienia. I ponieważ jest to właśnie dla niego czymś takim, to ciekawe może być to, że on widzi również w zabijaniu swego rodzaju sztukę. Wiecie, próbuje on nadać zabijaniu jakąś wagę, sprawić, że będzie w oczach jego oraz także innych czymś więcej niż po prostu odbieraniem ludziom życia. Na początku, kiedy go spotykamy, śpiewa on do mikrofonu, wręcz tak można powiedzieć, cieszy się tym, co zaraz będzie miało miejsce, czyli tym, że będzie mógł zamordować kolejną osobę. I też sposób, w jaki posługuje się swoimi dwoma pistoletami, jest bardzo podobny do rewolwerowców z wszelkiego rodzaju spaghetti westernów, gdzie on nimi kręci, wymachuje, a w ostatecznej konfrontacji z Travisem nawet dochodzi do typowego pojedynku, gdzie oboje mają naszykowane ręce i gotowi są do wystrzału. Niestety to również sprowadza na niego zgubę, gdyż ostatecznie okazuje się, że nie wystarczy to niestety, nie wystarczy do tego, żeby faktycznie zabijanie miało sens. Następną osobą, z którą Travisowi przyjdzie się zmierzyć, jest Shinobu. Jej motywacją jest zemsta. Lata temu jej ojca, zamordował tajemniczy człowiek dzierżący taką samą katanę, jaką dzierży Travis. Jest to świetlna katana. I kiedy tylko ma do czynienia z Travisem, widzimy, że ona nie cierpi bycia mordercą, że robi to tylko i wyłącznie dlatego, że ma to jej pomóc w pomszczeniu jej ojca. Ma to sprawić, że będzie mogła w końcu darować sobie, że w końcu będzie mogła to wszystko zakończyć, kiedy już uda jej się znaleźć mordercę, człowieka, który zamordował jej ojca. Kiedy spotyka Travisa, jest ona święcie przekonana, że to właśnie on był tym mordercą. I tu jest całkiem ciekawa sprawa, gdyż tak naprawdę Travis nie jest tym mordercą. Od samego początku tak naprawdę jest nam to powiedziane. I ona dalej, wiecie, już jest tak bardzo wciągnięta w to, już tak z daleko zaszła w tym swoim mordowaniu, że ona nie chce tego słyszeć, jej to nie obchodzi. To równie dobrze mógłby być nawet najsłabszy człowiek na świecie, jeśli tylko miałby w ręku coś, co wskazywałoby na to, że jej cel jest blisko, i tak by go zaatakowała. Widzicie, ona już tak naprawdę była zdesperowana. Chciała jak najszybciej to zakończyć, nienawidziła życia mordercy. I w tym wypadku również sprowadziła to na nią zgubę. Ona ostatecznie jednak mimo wszystko przeżyła spotkanie z Travisem, gdyż ten postanowił darować jej życie, no bo Travis sam w sobie jest również postacią dosyć niekonsekwentną, ponieważ postanawia on darować jej życie, gdyż nie potrafi on niestety zabijać kobiet. Co na szczęście zmieni się później, to jest również część jego przemiany. Ale postanawia on, że skoro jest to jeszcze młoda dziewczyna, to daruje jej życie i kontynuuje swoją drogę dalej. Shinobu mimo wszystko uczy się, że tak naprawdę cała jej droga nie miała sensu. I równie dobrze może sobie darować, no bo co daje jej zemsta? Nic, równie dobrze mogłaby przerwać to tu i teraz. I tak właśnie robi. Kolejną osobą, którą spotyka na swojej drodze Travis, jest Destroyman. Destroyman jest osobą zmotywowaną poczuciem wyższości. Na pewno każdy z was spotkał kiedyś kogoś, kto wręcz pyszni się tym, że wykonuje jakieś hobby, jakąś pracę, że potrafi coś zrobić, i Destroyman jest świetnym przykładem tego typu osoby. Jest to osoba, która ubrana jest w strój bardzo przypominający, można powiedzieć, jakiegoś Supermana czy innego superbohatera. To od razu wskazuje na to, że pyszni się on w tym wszystkim. Na dodatek na początku udaje on osobę bardzo skromną, jednak gdy tylko Travis odwraca wzrok, ukazuje swoje prawdziwe oblicze. Osoby, która kompletnie nie ma żadnych skrupułów ku temu, by wykorzystywać jakiś podstęp, kłamstwo i tak dalej, tylko i wyłącznie po to, żeby wygrać. Chce czuć się lepszym. Na pewno każdy z was spotkał się z kimś, kto oszukiwał tylko i wyłącznie po to, żeby wygrać jakąś
większe, czy jakiś turniej, czy coś takiego. I Destroyman reprezentuje te wszystkie osoby. No i oczywiście tutaj nawet nie ma co się zastanawiać, że sprowadza to na jego zgubę Travis, zachowując, wiecie, taki dystans do niego, szczególnie po tym, jak się dowiaduje, jaką osobą jest naprawdę Destroyman, tak naprawdę nie ma żadnych skrupułów, żeby go zamordować, no bo tak naprawdę, nie oszukujmy się, każdy z nas spotkał taką osobę i każdy z nas z chęcią by dał takiej osobie nauczkę. Więc Destroyman jest postacią dosyć prostą, ale muszę przyznać, że całkiem motywującą do dalszego poznawania postaci, ponieważ jego choćby koncept takiej postaci przebranej w dość nietypowy strój naprawdę jest taki przyciągający dla oka. I wiadomo, jest to bardzo proste, prosta metoda przyciągnięcia widza, ale moim zdaniem naprawdę osiągnęli sukces w tym aspekcie twórcy. Następną osobą, jaką spotyka Travis na swojej drodze, jest pierwsza osoba, która tak naprawdę wyzywa ten światopogląd Travisa, gdyż Travis tak naprawdę w dalszym ciągu kontynuuje swoją drogę, dlatego że jest on zajarany mordowaniem. Jest to coś, co mu po prostu sprawia radość. Jest to jedno z jego wielu hobby. Jest on również graczem, kolekcjonerem anime i mang. Składa on różnego rodzaju roboty, co oczywiście sprawia, że bardzo łatwo mi się z nim zżyć. No ale tak czy siak, Holly Summers jest pierwszą osobą, która właśnie stawia wyzwanie temu światopoglądowi, gdyż jest to osoba motywowana tym, że tak naprawdę mordowanie jest dla niej jedynym sposobem na życie. Tak naprawdę jest to jedyne życie, jakie znała. Można by wnioskować to choćby po tym, że tak naprawdę nie obchodzi jej jakiekolwiek inne teoretyczne rozwiązanie kwestii niedogadania się z kimś lub jakiegoś konfliktu międzyludzkiego. Dla niej zabijanie jest tak naprawdę jedynym sposobem na to, by żyć, by wygrać. I spotkanie z Travisem, który właśnie ma problemy z zabijaniem kobiet, pokazuje jej, że tak naprawdę zabijanie nie jest tym jedynym rozwiązaniem. Można zawsze spróbować się dogadać, można spróbować żyć ze sobą. Jednakże mimo wszystko Holly Summers, widząc to, sama ma, że tak powiem, wewnętrzny konflikt, ponieważ ona od urodzenia tak naprawdę żyła w ten sposób i widziała świat właśnie w ten sposób. I w momencie, kiedy zostaje jej powiedziane, pokazane nawet, że to nie jest jedyna droga życiowa, nie widzi ona tak naprawdę w dalszym ciągu powodu, by zrywać ze swoją dotychczasową drogą i postanawia popełnić samobójstwo, wsadzając sobie granat do ust. To jest dosyć okropna śmierć i naprawdę przykro widzieć jest coś takiego, szczególnie widząc, że Travis również się tym bardzo przejął, bo nawet on zobaczył, że jest iskierka nadziei dla Holly, że mogłaby ona się odmienić na lepsze. Niestety ona bardzo dobrze wiedziała, że niestety nie jest to możliwością. I tak samo ostatecznie dochodzili do wniosku takiego oglądający, czyli my jako gracze. Następną osobą, jaką spotyka Travis, ale nie na długo, jest Let's Shake. Jest to osoba, która ginie bardzo szybko i właściwie nie ma z nią żadnej walki. Tak naprawdę stanowi ona taki przerywnik, no bo jest właśnie piątym zabójcą. Jest to osoba, która tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. To, kto ma znaczenie tutaj, jest Henry. Henry jest osobą, która morduje Let's Shake'a niemalże od razu, jak on pojawia się na ekranie. I rozmowa, jaką prowadzi potem z Travisem, tylko zaznacza to, że Henry staje się w tym momencie swego rodzaju nemezis dla Travisa, ponieważ odebrał on właśnie w tym momencie swego rodzaju przyjemność z mordowania Travisowi, ponieważ zamordował właśnie Let's Shake'a. I ma już dojść do wielkiej walki, już myślimy sobie, że zamiast Let's Shake'em bossem będzie właśnie Henry. Natomiast okazuje się, że Henry'ego w ciało zniknął gdzieś, nie wiadomo gdzie. I to ma, na razie jeszcze ma małe znaczenie. Ta scena ma tak naprawdę na celu sfrustrowanie gracza do pewnego stopnia. No bo wiecie, pracował on bardzo ciężko, gracz, żeby spotkać kolejnego bossa, żeby zobaczyć, co on ma do zaoferowania. Jednakże okazało się, że żadnej walki z bossem tym razem nie będzie i trzeba walczyć do kolejnego bossa. Ma ta scena, trzeba powiedzieć, dużo sensu, ponieważ jest to właśnie taki punkt, jest to połowa samej gry, skoro jest to piąta osoba. Jest to taki jakby przerwa dla gracza, żeby tak
nie walczył cały czas pełen emocji, żeby trochę pozwolić mu ochłonąć. No ale też przy okazji jest to scena, która odnosi sukces w tym, że zarysowuje nowego, można powiedzieć, czarnego charaktera dla Travisa. I to, że znikł, oczywiście w oczywisty sposób wskazuje na to, że prędzej czy później pojawi się on ponownie. Jego powrót będzie naprawdę triumfalny, trzeba przyznać. Następną osobą, którą spotyka Travis na swojej drodze, jest Harvey Moisewicz Wolotarski. Jest to osoba zmotywowana tym, żeby zrobić jak najlepszy show. Dla niego mordowanie jest równoznaczne z idealnym przedstawieniem. W końcu tam go poznajemy na scenie, gdzie jako część widowni po prostu Harvey zaprasza Travisa, żeby dołączył do niego i w typowym dla magików stylu prosi go, by został jego asystentem na chwilę. Co oczywiście sprawia, że Travis ląduje w skrzyni, która zostanie przycięta na pół i to ma sprawić, że Travis zginie. Natomiast ostatecznie udaje się Travisowi wyjść z tego cało. Ale widzimy tutaj ciekawą rzecz, ponieważ na widowni nie ma tak naprawdę nikogo innego poza Travisem i taką jedną Sylwią, ale ona tak naprawdę nie ma wielkiego znaczenia dla fabuły. Na scenie nie ma nikogo, więc Harvey tak naprawdę ten show prowadzi tylko i wyłącznie dla siebie. Show Harvey'a nie ma prawa nikt go zobaczyć, nikogo tam nie ma. I to jest całkiem interesujące. Na pewno wielu z was miało kiedyś problem albo do czynienia z osobą, która tak naprawdę zajmowała się daną dziedziną, sztuką albo pracą tylko i wyłącznie dlatego, że chciała, żeby to jakoś wyglądało, żeby inne osoby żeby wzbudzać podziw w innych osobach, żeby inni myśleli, że jest dzięki temu w jakiś sposób, wiecie, lepsza, ale nie w takim sensie jak Destroyman, który tak się wręcz pysznił, ale w taki bardzo skromny sposób. No i niestety to również gra ta udowadnia w pewnym sensie, że jest to niestety droga zła. W momencie, kiedy Harvey w walce z Travisem traci wzrok, staje się ślepy, ciekawa rzecz się dzieje, gdyż wpada on w panikę, zauważa, że tak naprawdę cały sens jego przedstawienia zanikł. Już nikt nie widzi tego, jaki on może być świetny, no bo nie widzi tego sam on. I to jest ciekawe, bo to jest ten moment w wykonywaniu czegoś, kiedy chcesz by czuć się lepszy, ale nie, że inni widzą cię jako lepszego, tylko ty sam siebie widzisz jako lepszego. No i kiedy on traci tę możliwość, tak naprawdę nie ma on już powodu, żeby żyć i w tym momencie pokonanie go staje się dla Travisa rzeczą trywialną. Następną osobą jest Speedbuster. Jest to taka pani, która strzela z ultra długiego działa, które trzeba przyznać jest naprawdę bardzo imponujące wizualnie i naprawdę kojarzy mi się z pewną sceną z Trigala. Natomiast jest to osoba zmotywowana bardzo taką podobną motywacją do Destroymana w pewnym sensie, gdyż ona widzi wszystkich jako gorszych. I jest to do pewnego stopnia właśnie podobne, gdyż Destroyman widział wszystkich jako gorszych, jednakże u niego ważniejszy był ten aspekt tego, że on był lepszy. Natomiast dla Speedbuster ważny jest ten aspekt, gdzie wszyscy są gorsi, wszyscy są okropni, wszyscy zasługują na śmierć. Nie jest ważne, jakie są odczucia innych, nie jest ważne zdanie innych, nie obchodzi jej tak naprawdę to, co myślą o niej inni. Ona walczy tylko i wyłącznie po to, by po prostu mordować i by pozbyć się tego wszystkiego, co jest tak naprawdę okropne w świecie, czyli wszystkich innych ludzi. Co oczywiście również sprowadza na nią zagładę, bo tak naprawdę okazuje się, że Travis ciężką pracą, swoją nauką jest w stanie dojść do tego, by ją pokonać, że ona tak naprawdę nie jest jedyną dobrą osobą na świecie. Są inni, którzy ciężką pracą mogą dojść do tego, by pokonać ją. I to jest naprawdę ciekawe, choć niestety moim zdaniem walka z Speedbusterem jest troszeczkę nudna, bo tak naprawdę jest to do pewnego stopnia powtórzenie motywu Destroymana, natomiast utwierdza nas tylko to w przekonaniu, że tak naprawdę nie jest to dobra droga. Więc w pewnym stopniu można uznać, że jest to motyw odnoszący sukces. I teraz pozostała obsada jest moim zdaniem już taka naprawdę interesująca, że naprawdę warto było grać do tego miejsca. Więc drugim zabójcą w kolejności, przepraszam, drugim
ostatnim zabójcą jest Bad Girl. Bad Girl to jest osoba, która może wydawać się naprawdę bardzo kliszowa, bo może się ona kojarzyć z na przykład Harley Quinn. Wiecie, kojarzycie ten motyw takiej babki, która jest ubrana w jakiś takie bardzo infantylny strój, wymachuje baseballową pałką, dużo przeklina i tak dalej. No to właśnie Bad Girl zachowuje się mniej więcej w ten sposób. I tutaj jest również stereotyp ten wystawiony na próbę swego rodzaju, bo Bad Girl motywowana jest uzależnieniem. Widzimy ją, poznajemy ją w momencie, kiedy ma ona postawiona w swoim pokoju taki wielki pas ruchomy, na którym zjeżdżają kolejni ludzie, których ona może sobie zabić. Jest ona uzależniona po prostu od zabijania. Chwilę potem widzimy również objawiający się w niej alkoholizm, gdyż po prostu ma taką ogromną lodówkę, a w niej mega dużo piwa. I to po prostu utwierdza nas w przekonaniu, że uzależnienie od naszego hobby, naszej nauki, naszej pracy również jest czymś tak naprawdę beznadziejnym, no bo co mamy robić, jeśli na przykład pewnego czasu tego czegoś nam zabraknie, tego hobby chociażby. Co dana osoba zrobi? No tak naprawdę nie będzie już miała żadnego celu w życiu, dlatego postać Bad Girl uczy nas, by nie opierać całego swojego życia na danym jednym hobby, a jednak spróbować, albo raczej dążyć do tego, by było ono częścią naszego życia, a nie jedynym aspektem naszego życia. Tutaj jest powtórzona trochę nauka doktora Pisa, jednakże do dużo większego ekstremum jest ona pokazana. Co w sumie ma sens, biorąc pod uwagę, jak dużo później pojawia się Bad Girl. Nawet jej śmierć jest interesująca, gdyż już przebita mieczem na wylot. Dalej atakuje Travisa, dalej nie widzi, wiecie, sensu w tym, żeby przestać. Cierpi, już ma ostateczne siły życiowe, a i tak kontynuuje walkę. Jest to na swój sposób aż piękne, ale niestety też ostatecznie smutne i tylko potwierdza w przekonaniu, że uzależnienie od danej rzeczy okropność i nie dążmy do tego. No i oczywiście dla Travisa również jest to nauką. I teraz ciekawa rzecz następuje, gdyż każdy by w tym momencie pomyślał, że został już tylko jeden zabójca do pokonania i tak naprawdę będzie w tym momencie koniec gry. No i okazuje się, że nic bardziej mylnego. Darkstar tak naprawdę jest osobą bardzo podobną do Lex Shake'a, gdyż ginie on niemalże od razu, jak się pojawia na ekranie. Natomiast Darkstar niesie naukę w tym, jak ginie niemalże od razu, gdyż widzicie, każdy z nas, zaczynając właśnie jakąś pracę, jakieś hobby, jak naucząc się czegoś, myśli sobie o jakimś konkretnym celu. Wiecie, chcę zostać gitarzystą i umieć grać dany utwór. Chcę zostać siłaczem i wyciągnąć stówę na ławeczce. Wiecie, jakiś cel każdy ma, rozpoczynając jakieś hobby. Chcę zostać wędkarzem i złowić suma. Każdy ma coś takiego, natomiast Darkstar, jako właśnie osoba numer jeden na liście i która ginie od razu, pokazuje nam, że tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak cel ostateczny. Osiągniesz cel, złowisz takiego suma, będąc wędkarzem, no ale co dalej, że to, że już niby skończysz ze swoim hobby, nie będziesz miał już nic innego do roboty? No nie, nie ma mowy, będziesz sobie to dalej kontynuował i znajdował sobie kolejne fajne wyzwania. Dlatego Darkstar, moim zdaniem, pomimo tego, że bardzo krótko się pojawia na ekranie, jest postacią naprawdę świetnie pomyślaną. A Darkstar ginie na ekranie z tego powodu, że pojawia się Jean. To jest siostra Travisa i to jest całkiem ciekawa postać, gdyż jej motywacją jest to, że wydaje jej się, że musi zabijać. Również tutaj jest pewnego rodzaju odniesienie do poprzedniej postaci, Holly Summers, która tak naprawdę musiała mordować, żeby żyć, tak? No ale Jean wydaje jej się, że musi to robić. Przez całą walkę z nią, przez całą rozmowę z nią możemy odnieść wrażenie, że tak naprawdę to, co ona robi, nie ma sensu, że zaczęła ona zabijać dopiero od pewnego momentu, od pewnego bardzo przykrego wydarzenia w jej życiu. I równie dobrze mogłaby sobie to odpuścić. Bardzo podobna postać do Shinobu w pewnym sensie. Co tylko jest potwierdzone przez to, że gdy ona praktycznie już pokonuje Travisa, zadaje ostateczny cios, pojawia się Shinobu i pokonuje ona praktycznie sama Jean.
I to można pokazuje, że są to bardzo podobne do siebie postacie. Shinobu oraz właśnie Jin chciały dokonać swego rodzaju zemsty zabijając. Natomiast Shinobu jest postacią tak interesującą dzięki temu, że ona jakąś naukę przeszła. Widzi ona, że nie ma sensu już dalsze skupianie się na zemście. Niech robi to, na co ma ochotę. A ochotę miała akurat pomóc Travisowi, gdyż okazał się on całkiem spoko gościem. Więc czemu by nie? Na pewno warto to robić bardziej niż poświęcać całe swoje życie na zemstę, tak jak to zrobiła Jean. No i teraz tak, kiedy już Travis tak naprawdę osiągnął te wszystkie swoje cele, czego się tak naprawdę nauczył Travis? Wiecie, można odnieść wrażenie, że Travis tak naprawdę jest postacią z grubsza taką samą, z jakiego go poznaliśmy. Natomiast to, o czym wspominałem wcześniej, jego motywacja, to jest coś, co zostało wystawione na próbę właściwie przez każdą osobę, którą spotkał. Jego motywacja, będąca najprostszą motywacją, jaka może być. Wykonywał on zabójstwa tylko dlatego, że sprawia mu to przyjemność, lubi to robić. Nie jest tak, że poświęcał całe swoje życie zabijaniu. W końcu w jego apartamencie miał do czynienia ze swoim kotkiem, mógł się bawić, mógł również poświęcać się innym swoim hobby, jak właśnie granie w gry i tak dalej. To wyróżniało w sumie Travisa, gdyż każda inna postać tak naprawdę skupiała całe swoje życie wokół zabijania. A Travis traktuje to bardziej jako jedno ze swoich hobby, jedno z sposobów na życie, ale w żadnym stopniu nie jest to dla niego główna część. Travis równie dobrze mógłby w tym momencie przerwać. I to jest całkiem ciekawe, muszę przyznać, bo dąży on faktycznie do bycia najlepszym, już od samego początku tak mówi, ale tak naprawdę nie obchodzi go tak naprawdę wszystko to, co go spotyka. Może inaczej, nie, że go nie obchodzi, ale raczej nie jest to coś, co miałby on na tym opierać całe swoje życie. Miałoby to w jakikolwiek sposób zmieniać jego sposób widzenia świata. On w dalszym ciągu jest tym samym starym Travisem, w jaki sposób zaczynał. I naprawdę sprawia to, że jego droga staje się tym bardziej satysfakcjonująca, że po tak wielu porażkach gorzkich, jak i wielu słodkich zwycięstwach, Travis pozostaje sobą, chce dalej zabijać. Jest to jego jakby hobby, ale w dalszym ciągu sprawia mu to radość. Oczywiście każdy z nas miał coś takiego, że no na przykład ja jako gracz, każdy ma coś takiego, że grając w pewnym momencie wpada w pułapkę i myśli sobie, że o rany, ja gram już tak naprawdę tylko dlatego, że robię to od bardzo długiego czasu. I tu właśnie jest nauka płynąca z No More Heroes. I zastanówmy się, czy dane hobby, dana nauka, dana praca naprawdę sprawia nam jakąś satysfakcję, sprawia, że czujemy się lepsi, czy nie zajmuje nam nagle całego naszego życia. Warto się zastanowić o tym od czasu do czasu, gdyż wtedy możemy pomyśleć, czy warto to kontynuować, czy chcemy to kontynuować w ogóle. No More Heroes właśnie taką odpowiedź nam podaje. I naprawdę warto było przeżyć tę historię. I ostatecznym potwierdzeniem tej historii jest walka Travisa wyczekana z Henrym. Może on nareszcie stawić czoła temu cholernemu fiutowi, który zabrał mu możliwość spędzenia dobrze czasu, zabijając piątą osobę. Więc walka ta jest jedną z najbardziej emocjonujących w tym momencie, muszę przyznać, że tak wyczekana, tak pełna emocji, widać emocje po gestach właśnie zarówno Henry'ego, jak i Travisa. I w momencie, kiedy dowiadujemy się, że Henry tak naprawdę jest bratem Travisa, następuje ciekawa rzecz, ponieważ zdajemy sobie w tym momencie sprawę, że Henry tak naprawdę, pomimo różnicy w usposobieniu, jest taką samą postacią jak Travis. On również nie ma żadnego konkretnego powodu do tego, żeby być mordercą. On robi to dlatego, że lubi. I w momencie, kiedy walczą ze sobą, widać pasję autentyczną w obu z nich. Oboje dają z siebie wszystko, ale równocześnie widać, że lubią to, że sprawia im to frajdę. I gra kończy się w ten sposób, że nie zostaje rozstrzygnięta walka między nimi. Walka między nimi kończy się po prostu ładnym obrazem pokazującym, jak oboje walczą dalej. I to jest najbardziej satysfakcjonujące zakończenie, jakie w tym momencie może być. Ponieważ pokazuje ono, że
Dopóki jest to dane hobby, praca, nauka dla nas najlepszą rzeczą na świecie, warto to kontynuować. Tak samo jak to, żeby żyć i się dobrze bawić. Koniec. Let's go!